Radio Elta. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Na zegarze jest dokładnie 9:15. Ruszamy z audycją Temat dla reportera. Jarek Adamek przy mikrofonie. Są już pierwsze telefony. Dzień dobry, Jarku. Kłaniam się, proszę zostać cierpliwie na linii. Hania Ciesielska, krótko z wieściami pandemicznymi. Cześć, tak, Hania. Tak jest, witam państwa. Wczoraj odnotowaliśmy, przypomnę, kolejny wzrost nowych zakażeń koronawirusem. Było ich ponad 6700 w kraju. W regionie sytuacja jest stabilna. Według wczorajszego raportu Ministerstwa Zdrowia wykryto niespełna 50 przypadków. Najwięcej nowych zakażeń było w powiecie kościańskim, gdzie pozytywny wynik testu otrzymało 11 osób. W powiecie wolsztyńskim potwierdzono 9 zakażeń, w Lesznie 7, w powiatach leszczyńskim i gostyńskim po 6, rawickim 4 oraz w schowskim i górowskim po 2. Środa była trzecim dniem z rzędu bez zgonów pacjentów zakażonych koronawirusem w naszym regionie. Taka dobra informacja na koniec. Bardzo serdecznie dziękujemy. I liczymy na dalsze dobre informacje w kolejnych wejściach Hani, w kolejnych wydaniach Tematu dla reportera, a teraz już zaczynamy odbierać państwa telefony. No, dzwonił ktoś wcześniej i się chyba rozmyślił. Spokojnie, słuchajcie, mamy pół godziny na to, żeby sobie pogadać, więc dzwonić proszę. Tylko teraz, bo potem znowu jest tłok na koniec. Numer musimy przypomnieć, 65 529 55 29 i jest już pierwsze połączenie. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, panie Jarku, co się pan dowiedział w sprawie tego Orlika w Krzemieniewie? To w zeszłym roku dzwoniłem jeszcze. Orlik w Krzemieniewie. Chodzi o to, czy będzie latem czynne dłużej niż jest teraz. Do południa. Czy będzie... O okres letni chodzi. Czynny latem dłużej. Dobrze. Bo to chodzi o okres letni, nie? Bo jest, on jest tylko czynny od 15 czy jakoś od 16 dopiero. Mm-hmm. A co te dzieci do południa mają robić? Do południa, no teraz mamy sytuację, że szkół nie mamy. Ja mówię o okresie letnim. Tak, latem. No, pewnie jak zawsze problem jest z tak zwanym opiekunem, któremu trzeba po prostu zapłacić. No więc już ja to rozumiem, ale mówił pan, że pan się zorientuje, dobrze, że dzisiaj jakiejś odpowiedzi nie ma, więc dlatego dzwonię. Dobrze, dobrze, że pan przypomniał. Orlik w Krzemieniewie, dziękuję bardzo. 65, 529, 5529 i co? Mamy dobrą wiadomość dla fanów Agnieszki Siemianów. Do fanów naszej koleżanki. Nie wiem, czy Agnieszka słucha, ale pozdrawiamy bardzo gorąco. A jeżeli słuchają nas fani właśnie naszej radiowej prezenterki, to w internecie ruszyły już wośpowe zbiórki. Jedną z takich zbiórek organizuje także do e-skarbonki Agnieszka Siemianów. Możecie odszukać tę e-skarbonkę. Zresztą u nas w portalu lk.pl niedługo pojawią się linki, które wam to ułatwią. No i jeszcze jedna maleńka podpowiedź z naszej strony. Agnieszka obiecała, że i wybierze jedną z osób, które tam się dorzucą do tej skarbonki i zabierze ją na kolację. A i ja ona tę kolację postawi. Ja myślałem, że kto da więcej. Wiesz co, to chyba nie chodzi też o to, kto da więcej. Chodzi o to, że im więcej osób da, tym więcej się do tej skarbonki zbiera. Taka tak? koncepcja. Taka bardzo słuszna koncepcja. Także pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich fanów Agnieszki i wszystkich, którzy mają ochotę się dorzucić do skarbonki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Agnieszka jeszcze piękne zdjęcie mi tu przysłała, takie zimowe. My mamy już kolejnego słuchacza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Jarku, witam słuchaczy Radia Elka. Dwa dni temu na państwa audycji wypowiadał się słuchacz, który poruszył taki problem. Wydaje mi się, nie wiem, mogę mieć mylne wrażenia, ale panie Jarku, troszeczkę pana zbulwersował również. No i też chciałbym, żeby wybrzmiał dwugłos. Chodziło dokładnie o branie pomocy państwowej przez firmy, które jednocześnie jakby dalej wykonują pracę, tylko tyle, że po prostu gdzieś tam po cichu. Rzeczywiście, był taki telefon. Był taki telefon. Tak, tak, że firmy do szarej strefy się, że tak powiem, przenoszą.
Tak, tak. Mhm. Pan był bardzo zbulwersowany, ja nie wiem, wydaje mi się trochę troszeczkę naiwnie może, ale wierzę w to, że słuchacz po prostu wyrażał swoje zdania, nie również należał do tej grupy, więc taką tezę sobie na potrzeby tej dyskusji przyjmę, ale i bardzo emocjonalnie do tego podchodził i dosyć z zacieśnieniem bronił tej racji, że ci pracodawcy dobrze robią, takie przynajmniej odniosą wrażenie. I narzekał na koszty. Tylko bardzo często, ja chciałem się do tych kosztów odnieść, ponieważ bardzo często zapominają osoby, które podnoszą ten argument, że koszty są, nie wiem, chyba użyję i dosyć poprawnie, sztucznie generowane przez pracodawców, ponieważ im te koszty są wygodne, kiedy jest obrót wysoki. Mhm. Natomiast kiedy tego obrotu nie ma, no to te koszty są wtedy dopiero uciążeniem, ale nikt nie zmusza do brania kolejnych samochodów w leasing po to, żeby nie płacić podatków. Więc to jest jakby kolejny problem pewnego kombinatorstwa i przeliczenia się, jeżeli chodzi o generowanie kosztów dla firmy. Narzekał również na to, że pracownicy biorą chorobowe i tak dalej, no ale niestety, jeżeli się do pracy bierze ludzi, a nie roboty, to trzeba również przyjąć, że pracownik, tak jak każdy człowiek, może nie tyle, że ma prawo zachorować, bo to nie o to chodzi, czy ma prawo, czy nie, bo to jest po prostu nasza normalna rzecz ludzka, więc nie wiem, dlaczego się dziwi i podnosi ten argument, że ludzie po prostu często biorą chorobowe, on tam podnosił argument, że wykorzystują chorobowe do tego, żeby na przykład sobie zrobić jakieś pewne rzeczy w domach, bo pracodawca nie chce dać urlopu albo coś, no ale to znowu wiążemy się z tym, że pracodawca jest mało wyrozumiały do swoich pracowników, którzy, jak zrozumie, to są ludzie i mają swoje również potrzeby. Natomiast jeżeli biorą urlop tylko po to, żeby załatwiać swoje jakieś tam domowe, prywatne sprawy, wykonywać również pracę, to może pójdzie po rozum do głowy i da podwyżki na tyle duże, że pracownik nie będzie mu się opłacało iść na chorobowe, tylko zatrudni w sobie fachowcę, który mu zrobi tą pracę, którą tak musi samemu robić. Porównywał się tam do innych krajów, gdzie ten, ale może jak faktycznie tak myślę w Polsce i okrada państwo polskie, ale generalnie musimy to nazwać po imieniu również nas, obywateli zwykłych ludzi, którzy się dorzucają tej wspólnej puli, jak nie rozumie, że to jest budżet państwowy i z tego budżetu idą pieniążki również na pomoc na przykład zdrowotną, na przykład socjalną do innych miejsc, ale również na różnego rodzaju inwestycje w tym kraju. Jeżeli będzie taka większa ilość tej szarej strefy, do której on tak mocno bronił, no to ja mam nadzieję w ogóle, że słucha tej audycji i pozna również inne zdanie, dlatego się wypowiadam. To może zrozumie, że po prostu okrada innych i złodziejstwo, tak czy inaczej nazywane, nie można pochwalać. No dobrze, no, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Taki głos właśnie rzadziej pojawiający się w naszej audycji, czyli takiej dyskusji na wyższym poziomie, można powiedzieć, ustrojowej nawet. No okej, bardzo panu dziękuję za ten głos. Oczywiście miałem ochotę popolemizować, bo ja zawsze sobie lubię popolemizować, czyli szukam już zawsze argumentów drugiej strony, no ale powiedzmy, nic nie jest tak do końca czarne, białe, bo koszty, no leasingi to jest jedno, ale na przykład koszty pracy, czy właśnie wszelkie daniny publiczne, porównajmy sobie to z innymi krajami, to już nie wygląda. No, kwota wolna od podatku, słynne hasło, które od lat się o niej mówi i nic się z nią nie zmienia. Znaczy, wydaje mi się, że w momencie, kiedy się zakłada działalność króciutko na koniec gospodarczą wcześniej, to się waży potencjalnie, jakie będą. Znaczy, no po prostu bilansuje się, czy idzie na takim, a nie innym przedsięwzięciu zarobić, czy nie. I pracodawca, jeżeli tam popełni błąd, no to myślę, że usprawiedliwianie kradzieży nie ma sensu, a jak nie, tak no, chcesz zarobić pieniądze lekką ręką. Nie, tak. Natomiast no, ma pan rację. No, zawsze jest, mówię, kwestia wyważenia różnych rzeczy, no to ci ludzie, o których pan mówił, idący na chorobowe, żeby, no jak jednak nie są chorzy, to też pewnie jest jakiś tam margines, no zdecydowana większość ludzi są po prostu chorzy, zwłaszcza o tej porze, my im oczywiście zdrowia życzymy. Bardzo serdecznie panu dziękujemy, bo dziękuję. Tak jeszcze mamy, no parę minut jeszcze mamy tej audycji. Śmiało, jeżeli ktoś chce się odnieść do tego telefonu, też może do nas zadzwonić, jeżeli ktoś w innej sprawie, też może do nas zadzwonić. Dzień dobry. Dzień dobry. O, pan za kółkiem. Tak, tak, tak. Słuchamy. No, to ostatnio audycja od tej dziurze koło Dębna Polskiego przed Rawiczem. Jest zaklejone. Zakleili.
No to im dziękuję. Tak. No to co? Dziękujemy w takim razie. Tak. Nasz dżingiel bardzo serdeczny, podziękowawczy w tym momencie za zaklejenie dziury koło Dębna Polskiego. Podziękowania, a telefon już dzwoni. Masz, Jarko, kolejne połączenie, kolejny słuchacz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja, proszę pana, w sprawie tego znaku drogowego na ulicy 17 stycznia, osiedle przy Lesie D. No. Więc tak, wczoraj dzwoniłem do pana dyrektora przedsiębiorstwa dróg i ulic, spółka z ogromną odpowiedzialnością. Później, tak, potraktował mnie jak zło konieczne. Ale akurat w międzyczasie rozwiązywałem krzyżówkę i było pozbawione sumienia. I wyszedł wyraz łajdak. No więc to tak do tego pana by wyszło. Ale chyba. Dlaczego pan dzwonił do przedsiębiorstwa drugiej ulicy? Ona nie ma nic wspólnego ze znakami drogowymi. Proszę pana, ale tam jest kierownik budowy, bo nie kładą kostkę. Aha, jako firma, która wykonuje remont. Tak. Mhm. I rozmawiałem z pracownikiem administracji osiedla spółdzielni mieszkaniowej, który powiedział, że pismo jest zrobione, że już jest na dobrej drodze. Później, wcześniej dzwoniłem też do pana, który pracuje w tym przedsiębiorstwie drugi ulic, też bardzo kulturalny. Powiedział, że wysłali już pismo, czekają na odpowiedź, że wszystko jest na dobrej drodze. A tu dyrektor normalnie, to nie wiem, jak władca czy co, to trudno powiedzieć, ale kultury za grosz. I teraz jest taka sprawa. Czy nie można by to było zgłosić jeszcze ewentualnie na policję, żeby takie coś, kurde, jeśli chodzi o służbę tam taką, od przepisów kodeksu drogowego, że takie coś nie może być, bo ludzie normalnie się tak nauczą, to później, gdzie będą remontu, to wszyscy będą jeździć, a tam nic się nie dzieje. Znaczy zgłosić na policję to, że ludzie wjeżdżają pod zakaz, tak? No tak, bo ze względu na to, że tam się od 5 miesięcy prawie nic się nie robi, a znak mógłby być przeniesiony tylko na ten odcinek, gdzie będzie remont, a resztę normalnie jest przejezdne. No nie wiem, pozostawmy to może ocenie naszej policji. Jednym słowem, czy rzeczywiście tam interwencje są niezbędne. No, jeszcze się państwo pewnie trochę z tym remontem pomęczycie, no tak czuję. Dobra. Dziękujemy bardzo, no oczywiście, no mówię, temat już był kilkakrotnie poruszany, wyjaśniany, tam jest dość złożona kwestia również dotycząca mieszkańców, którzy jedni sobie życzą tego remontu, drodzy nie. Odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu się kłaniam, mieszkanie z Rawicza. Ja chciałem do tego mojego tamtego przedmówcy, co właśnie o tych firmach, to się wypowiadał i chciałem powiedzieć, że ma słuszną rację, bo nie trzeba brać super samochodów, jakichś limuzyn, Mercedesów, nie Mercedesów i uciekać z podatkami. I faktury wypisywać 1:30 spółek w jednej firmie, że jeden drugiego kryje i wyłudzać podatek od państwa. No dziękujemy panu bardzo za tę opinię. Trochę nam się taka dyskusja, czy taka audycja robi taka społeczno-gospodarcza, ale no okej. Każdy odcinek idzie swoim torem, także wczoraj na przykład właśnie był Rawicki bardzo odcinek, a dzisiaj zobaczymy. Dzień dobry. Halo. Halo, dzień dobry. Witamy pana serdecznie. Wie pan, to ja dzwonię w sprawie drogi, która łączy od tej osiecznej, jeżeli jest to wtedy Łoniewo, która droga łączy od krzyżówki do Grodziska, bo tutaj była robiona ścieżka rowerowa przez gminę i ta ścieżka, no powiedzmy, jest okej. Okay. Ale teraz mi chodzi o tą drogę. Kiedy ta droga będzie zrobiona, bo droga jest tak przełamana, że dwa samochody jak jadą, to faktycznie trzeba zwolnić do 20-30 na godzinę, żeby się minąć, bo takie są dziury i muldy, bo ta ziemia i asfalt się cały czas tutaj obsuwa i w stronę rowu. Nie wiem, czy to się da to robić, miała być zrobiona ta droga i jest cisza. Czyli chodzi o drogę od tego skrzyżowania do Bramyśl w jedną, Konkolewo w drugą, Łoniewo w trzecią, tak, i Grodzisko w czwartą, do Grodziska.
Dobra, no to gdzieś będzie okazja sobie porozmawiać z panem starostą na temat strategicznych planów powiatu. To zapytamy go o tę drogę. Wiem, że no miała być robiona ta droga właśnie przez Słoniewo, tam do Osiecznej, ale no gdzieś tam też nie dostali chyba dofinansowania. Także ona czeka w kolejce. Natomiast czy można tak z bieżącego budżetu choćby naprawić tę drogę? Bo mówię, przebudowy to jest zawsze kwestia zdobycia środków zewnętrznych. Natomiast czy taka naprawa z budżetu powiatu jest możliwa? O to pana starostę oczywiście zapytamy. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za... Wie pan co, bo chodzi też o to, że w gminie się robiło rynek, gdzie nie jest potrzebny, gdzie było normalnie utwardzone, zmieniło się na granicę, a tutaj nasze wioski, powiedzmy, które jesteśmy tutaj podatnikami, to powiem, troszeczkę olewa. Tam się daje więcej robić, gdzie jest więcej tych radnych, Konkolewo, gdzieś tam indziej Osieczna, żeby po prostu na niego głosowali, na naszego burmistrza, a tutaj nas dolewa, prawda, powiem. Dobrze, ja jeszcze, bo właśnie, słusznie pan zauważył, muszę sprawdzić, czy to jest droga powiatowa, czy gminna, bo to jest powiatowa chyba. A no, no to pan burmistrz z tym tu ma mniej wspólnego, bardziej to jest właśnie kwestia samorządu powiatowego. Myślę, że pan burmistrz co najwyżej może lobować mocno w starostwie czy u radnych powiatowych o to, żeby środki na remont tej drogi się znalazły. Natomiast no, droga należy do powiatu, więc także jej remonty do powiatu należą. Dlatego, tak jak myślałem, pana starostę będę musiał o to zapytać, jeżeli to jest powiatówka. Bardzo serdecznie dziękuję panu za ten telefon. Jest półdo, więc teraz musimy sobie taką małą przerwkę zrobić. Patrycjo. A po przerwie wracamy do tematu dla reportera. Temat dla reportera jeszcze przez 11 minut w Radio Elka w porannym programie. No i my jeszcze tutaj z Jarkiem mamy takie pozdrowienia dla pana, który pozdrawiał nas klaksonem. Tak, to pan z, jak to się nazywa, pan z służb odśnieżających. Tradycyjnie my też pana pozdrawiamy i odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry. Witamy. Proszę pana, ja chciałem się podzielić taką uwagą, takim spostrzeżeniem, jak działa nasza służba zdrowia Leszczyński Szpital. Pacjent zabrany był w piątek do szpitala z podejrzeniem udaru. Do środy pacjent w dalszym ciągu leży z podejrzeniem udaru. Nic nie wiadomo, co się dzieje, jak się dzieje. Jeżeli się dzwoni do lekarza dyżurnego, czy obojętnie gdzie, nie ma czasu rozmawiać. Wszystko jest dobrze, nic nie powiedział. Pacjent wyszedł ze szpitala, sam poszedł bez opieki, bez niczego. Nikt się tym nie interesuje. No przecież gdzie my żyjemy, w jakim świecie, to przecież jak tak można robić, żeby w ten sposób podchodzić do pacjenta? To jest człowiek. Każdy jeden z nas będzie i stary, i starszy, i niedołężny. I lekarz tak samo, lekarze to samo czeka. To jak oni traktują pacjentów? Jaka jest opieka? Gdzie jest dyrektor? Gdzie, jaka to jest placówka? No przecież to w ogóle, no nie wiem, do kogo to należy, z kim to w ogóle, nie wiem jak to dalej działać. Do tej pory nie ma wypisu, nic nie wiadomo. Ale pacjent wyszedł na własną prośbę? Pacjent wyszedł sam. Sam na własną prośbę? No. No przecież jak tak można, na własną prośbę? No pacjent wyszedł sam bez wiedzy lekarza, uciekł po prostu. No jak tak można? No bo no nic, no zamiast jakieś leczenie wdrożyć, czy coś powiedzieć rodzinie, czy coś. Rodzina się interesuje, rodzina dzwoni, a tu no to naprawdę jest. No obecnie jest zdecydowanie problem z komunikacją we wszystkich szpitalach w związku z pandemią. Nie, no ja się z tym zgodzę jak najbardziej, ale wchodzić jak wchodzić, ale przez telefon niech udzielą mi informacji takich wyczerpujących. No, problem jest ogólnopolski z udzielaniem informacji przez telefon, ponieważ no, trzeba upoważnić pewne osoby. Jak najbardziej. No, innym nie powiedzą nic, ja wiem. No to jest kwestia RODO i tak dalej, więc no, to jest rzeczywiście zdecydowanie problem w skali całego kraju. Ja no, mówię, ponieważ absolutnie... U mnie to jest karygodne, a co jest jeszcze lepsze? Mhm. Że pacjent uciekł, I ja akurat sam osobiście dzwoniłem do pani doktor. Ona powiedziała, że nie ma czasu rozmawiać i odłożyła mi słuchawkę, bo tam jest jakieś konsultacje czy coś. Żeby zgłosić na policję, żeby coś. No przecież to są warunki zimowe. No jak tak można podchodzić do tego? Jest ochrona w szpitalu czy tam coś? No nie wiem, no ale... Ale, czy ten... no, ale to jest...
No ale zdaje się, że no, to chyba tak nie działa, że można siłą zatrzymać człowieka w szpitalu. Nie, ja nie mówię, że siłą zatrzymywać. Mhm. No ale jak pacjent wyjdzie, ucieknie bez zgody, bez niczego, no to jak? No to by trzeba było zgłosić to komuś, tak? No. Oni rodzinę powiadomili po godzinie czasu dopiero. Mhm. No to, no nie wiem, no mi się wydaje, że to trochę nie tak to leczenie w tej chwili przebiega. Ja wiem, że jest ten koronawirus i tak dalej i nie można i to i tamto, no ale mimo wszystko ludzie chorują na inne choroby też i też powinni jakąś tam opiekę, nie wiem, czy ten dyrektor szpitala w tej chwili, co on robi, jak on robi, że w ten sposób tak to się dzieje i nie wyciąga żadnych konsekwencji, no bo ja nie wiem, bo mi się wydaje, że takie coś powinno być od razu zgłoszone, żeby ktoś tego człowieka szukał, no bo to jest człowiek, nie? Mhm. No tak. Także tylko... chciałem się podzielić taką... No dziękuję bardzo, że pan się, podzielił, natomiast ja zawsze proponuję właśnie, jeżeli są jakieś osoby niezadowolone, łagodnie mówiąc, z funkcjonowania tego typu instytucji, jest droga skarżenia ich. Ja się z panem zgadzam. Ja miałem już okazję rozmawiać z dyrektorem w sprawie innej sprawy, innej skargi. No wie pan, no nie wiem, no pan jest trochę młodszy ode mnie, tyle co pana znam i tego, ale oni nie liczą się z ludźmi. Faktem jest, że tych ludzi jest dużo, tych pacjentów jest dużo, ale ja byłem u dyrektora ze skargą, to po prostu to jest, jak to się mówi, swój swojemu oka nie wykole. Ja jeszcze przypominam, że jest możliwość składania skargi do Narodowego Funduszu Zdrowia, do Urzędu Marszałkowskiego, który jest, że tak powiem, organem założycielskim, no i oczywiście droga karna, prawna, czyli no, organy ścigania. Także sugeruję, jeżeli państwo są przekonani, że doszło do jakiegoś naruszenia prawa, no, to tak mi się wydaje, można takie zawiadomienie także w prokuraturze złożyć. Natomiast jak to sytuacja dokładnie wyglądała, no tu właśnie... No tego nikt nie wie, nikt nie będzie wiedział. Właśnie. Pytanie, jeżeli osoba jest osobą wolną, nie jest osobą ubezwłasnowolnioną, wychodzi, no wolny kraj, no. No wolny drogę. Kraj, no ale wychodzi to albo się wypisuje na własne żądanie, albo tak, a nie, że w ten sposób, nie? Nie wiem, czy można założyć takie zabezpieczenia, żeby właśnie ktoś nie wyszedł. Rodzina została powiadomiona, jak rozumiem, rodzina już policję powiadomiła i ta osoba została znaleziona. No nie, rodzina znalazła tą osobę. Ach, rodzina. Także policja wcale nie szukała. To dobrze, że to się wszystko dobrze skończyło. Dziękujemy panu bardzo za ten telefon. Jeszcze 6 minut naszej audycji. 65 529 5529. Dzwonią. Dzień dobry. A ty masz tam roletę zaciągnięte, a tu pięknie zaczęło śniegiem. No widzę właśnie. Widzisz tak kątem oka? Zima. Telefon już jest. Halo, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja chciałam właśnie podziękować, bo jadąc dzisiaj do przedszkola ulicą Dworcową w Golinie łatali dziury. Te, co tam powstały, to już dzwoniłam chyba w tym tygodniu. Tak, widzi pani, jakie fajne służby są. Bardzo serdecznie im dziękujemy. Golina w gminie Bojanowo. Przepraszam, Jarocińska Golina. To mi się zawsze te dwie Goliny będą mylić. Będę się musiał wybrać tam pod pozwiedzać bardziej. No. Bardzo serdecznie dziękujemy, no i nasze podziękowania też lecą za naprawę tej drogi. Człowiek tak sobie poklaszcza razem z naszym dżinglem, to od razu cieplej się robi. No prawda. I kolejny telefon w temacie. Dzień dobry. Dla reportera. Dzień dobry. Witamy. Dzwoniłem w poniedziałek do państwa w sprawie tej dziury na wysokości Dębna Polskiego. Jest zrobione. Już był jeden telefon w tej sprawie, także... ja włączyłem radio. Dobrze. Już nasz dżingiel podziękowawczy za Dębno Polskie emitowaliśmy, ale jeszcze raz, nie będziemy go emitować, ale tylko szybciutko rzucę. Świetna robota. Dobrze. Dziękujemy. Dwie godziny roboty, a tyle ludzi zadowolonych. No i to dziękujemy i o to chodzi, żebyście państwo zadowoleni byli. Mała rzecz, a cieszę. Mała rzecz, mała dziura.
dziura, znaczy dziura chyba spora, ale, ale dobrze, dobra, że zakleimy. Słuchaj, już kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, Rawid się kłania. Witamy. I podziękowanie do burmistrza Kubika, udostępnił w Rawiczu toaletę dla mieszkańców. O. Także fanfary dla burmistrza Rawicza. Fanfary. Dziękujemy. Fanfary niniejszym czynimy. Piękny program dzisiaj masz. Fanfary za dziurę, fanfary za toaletę. Małe rzeczy, ale cieszę. Tak, oczywiście. Ja ci powiem, że w pewnym wieku, to ważna rzecz. W pewnym wieku człowiek docenia takie małe przyjemności. I kolejny telefon. Dzień dobry. Oj. Proszę czekać. O! Twoja to. Komuś się pomyliły przyciski. Ktoś nam chce jakiś jakąś usługę wcisnąć. Zatem przypominamy raz jeszcze numer telefonu do studia 65 529 55 29. Lampka się pali. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Leszna, okej. Okay. Ja mam powiedzieć o szczepieniach. W naszym kraju jest 38 milionów, około 6 tysięcy szczepień, więc średnio, nie licząc tych procentów, ile będzie się szczepić, przypada gdzieś 6300 osób na punkt szczepienia. Mm-hmm. A w Lesznie 64 tysiące mieszkańców, punktów szczepień jest 6, zaledwie, czyli ponad 10 tysięcy na jeden punkt. Mm-hmm. Szpital nawet nie przystąpił do szczepień. Swoich pracowników owszem, natomiast ludzi traktują troszkę inaczej. Może by zainteresować prezydenta miasta Leszna, żeby wziął się za to. Znaczy, szpital nie należy do prezydenta miasta Leszna, przypominam. Ani nawet do samorządu Leszna. Bo, ale na naszym terenie jest. No jest, ale to mówię, organem założycielskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Szpital nie przystąpił, rzeczywiście szczepi tylko grupę zero, personel medyczny i nie tylko swój, ale także z wszystkich tych okolicznych podmiotów, które się zgłoszą. Póki co, no, punktów to może nawet u nas może być i 500, jeżeli każdy tylko 30 szczepionek w tygodniu podaje, ja mam nadzieję, że wzrośnie ta liczba. Liczba szczepionek, bo no, póki co to mówię, no, słabo to wygląda, ale no, miejmy nadzieję, że się uda wreszcie te wszystkie transporty. Gdyby było punktów, to byłoby zupełnie inaczej. W dużych miastach jest punktów szczepień bardzo dużo, tam wychodzi ponad 4 tysiące osób na jedno szczepienie, a u nas jest ponad 10. Na takim Poznaniu, na targach poznańskich widział pan, szczepią ileś punktów jest jak gdyby jednocześnie i na dwie zmiany pewnie tam pracuje. No mam nadzieję, że też mają, że mają więcej szczepionek, bo jak dostają też takie tam ilości, to w ciągu 10 minut wszystko wykorzystają na takich targach. Nie. Ale rozumiem pana, no, rozumiem pańskie opinie, że punktów powinno być więcej, że w szpitalu także szczepienia powinny się odbywać. No, ja mam nadzieję, że to będzie ewoluowało i że może się będą zgłaszać kolejne podmioty, bo to się firmy medyczne same musiały, że tak powiem, zaoferować, że będą tę usługę wyświadczać. Więc zobaczymy. No, ja jestem dobrej myśli, a przede wszystkim, że będą te szczepionki dojeżdżać, bo póki co to słabo wygląda. Słuchajcie, kochani, dzisiaj nie był łatwy dzień, powiem szczerze, ale śnieg pada. W związku z tym jutro o 9:15 się słyszymy. Życzę wszystkim miłego dnia. Radio